Dominika Gwit nie wierzyła w Poznala Wojtka Dumszewskiego. Dominika Gwit rozkwit swojej medialnej kariery przeżyła w 2014 roku, gdy rozpoczęła odchudzanie na oczach całej Polski. Aktorka zaczęła Wiosna, tłumacząc, co brzmiało bardzo rozsądnie, że odchudza się dla zdrowia. Bo przecież trzeci stopień otyłości w wieku 20 kilku lat nie zwiastuje niczego dobrego. W grudniu tego samego roku ważyła 50 kg mniej, jednak dopadł jej efekt jojo. Aktorka wyznała wtedy, że jest chora na otyłość i rozjechała się po zakończeniu diety. To, że wartość człowieka nie ma nic wspólnego z wagą, Dominika zrozumiała z czasem. Pojęła też, że nie może być niewolnica własnego ciała i podporządkowywać całego życia diecie. Zanim jednak zyskała tę świadomość, przeżyła trudne chwile. Jak wyznała w rozmowie z Magdą Molek w podcaście W moim stylu, przez długi czas była przekonana, że ludzie postrzegają ją przez pryzmat wyglądu. Przetłumaczyła to sobie na swój sposób, twierdziła: że nikt mi się nie należy, że z nikim nigdy nie będę, bo jestem gruba. I nikt ze mną na pewno nie będzie chciał być. Tak o sobie myślałam. Kiedy w życiu Dominiki pojawił się Wojciech Dumaszewski, wszyscy myśleli, że to miłość wyleczyła Gwit z kompleksów. Jednak, jak ujawniła celebrytka w rozmowie z Magdą Molek, było odwrotnie. Miłość pojawiła się w jej życiu dopiero po tym, gdy przepracowała problemy i pogodziła się z sama sobą. Ja chwilę przed poznaniem Wojtka zdałam sobie sprawę z tego, że moje życie jest piękne. Wartościowe, ważne i nie jest zależne od mojego ciała, równa się podkreślila. Z mężem laczy Dominika nie tylko wielka miłość i upragnione wspólne dziecko, lecz także podobne przeżycia. Dumaszewski, jak sam wyznał w gali, też ma za sobą walkę z otyłością, ale udało mu się utrzymać efekty odchudzania. Jak ujawnia Gwit, mąż kocha ją i wspiera w każdym rozmiarze. Dominika wyznała, że nie wyobraża sobie bez niego życia. To jest właśnie ta miłość, miłość bezwarunkowa, miłość, która nie wymaga, miłość, która nie ma oczekiwań. Czysta, prawdziwa miłość. Ja się zaraz poplaczę, sorry. Jestem jeszcze w pologu, to jest taki moment, w którym uświadamiasz sobie, że jeśli zabraknie tej osoby. Przynajmniej ja tak mam, że na samą myśl o tym przestaję oddychać, duszę się.